Cześć drużyno, witajcie we vlogu. W bardzo niestandardowym vlogu. Vlogu, w którym chciałbym z wami porozmawiać ale pozwólcie, że najpierw zaczniemy od mocnego uderzenia. Mocnego uderzenia za 3, 2, 1. The hustle standing, flag no fail, hold strong people, hold strong. Revolutionary, front line standing, solitary, mind state, kinda scary, take a deep breath, take a deep breath and put me on the front line. Put me on the front line! Put me on the front line! Put me on the front line! Chcę powiedzieć wam, że mamy właśnie godzinę 24 i nie będę ukrywał, jestem zwyczajnie zbyt zmęczony, żeby rozmawiać z wami o tym, o czym chciałem porozmawiać. Po złożeniu tej części treningowej vloga i odpowiedzeniu na kilkanaście raportów podopiecznych, muszę powiedzieć wprost, ale potrzebuję się przespać, złapać oddech i pogadamy o czymś, co jest niezwykle ważne. Mianowicie porozmawiamy sobie o szacunku, a może nawet i dotkniemy trochę tematu braku szacunku, jaki dostrzegam na YouTubie. Także widzimy się z samego rana, już z kofeiną w żyłach. Rozmawiamy o szacunku, a konkretnie braku szacunku, jaki dostrzegam na YouTubie. Lecz zanim zaczniemy o tym rozmawiać, najpierw chcę odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest szacunek. Szacunek, jak widzę, to jest coś, co masz w sobie, zanim weźmiesz pierwszą kawę. Szacunek, widzę, to jest coś, z czym się budzisz. To jest coś, z czym wstajesz z łóżka i to jest coś, co masz w głowie już zdecydowanie wcześniej, zanim wciśniesz guzik record. Szacunek to nie jest działanie na przypał. Szacunek to jest planowanie, to jest świadome działanie, myślenie o tym, jaką częścią życia, jaką historią, jakim doświadczeniem chcemy się podzielić z ludźmi, którzy oddają nam swój czas. I skoro mówimy o oddawaniu sobie czasu, to pozwólcie, że właśnie oddam wam wasz czas.
Także powiedzieć wam, że zwyczajnie jestem zmęczony osobami, które nie poświęcają należytego czasu na editing ich filmów. Nie spędzają kilkunastu, kilkudziesięciu godzin nad stworzeniem materiału dla swoich widzów. Zwyczajnie traktują YouTube, jakby to jeden wielki śmietnik i cały ten swój filmowy chaos poszarpany na jeszcze bardziej niespójne kawałki wrzucają na swój kanał, jakby to był jeden wielki kosz. I co gorsza, mam często wrażenie, że ten cały chaos jest nagrywany w bardzo, bardzo niskiej jakości. Jakby ktoś to nagrywał Nokią 3030. Szacunek to także sprzęt, którym nagrywasz. Także zaczynasz od czegoś totalnie podstawowego i później małymi kroczkami zaliczasz kolejne etapy rozwoju, tak aż w końcu dochodzisz do czegoś dosyć profesjonalnego. Proszę, nie zrozumcie mnie źle, bo w tym całym szacunku do widza wcale nie chodzi o to, żeby wydawać na sprzęt miliony monet. Tu chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. W szacunku do widza chodzi przede wszystkim o to, żeby się rozwijać. O to, żeby stale notować progres w naszej sztuce filmowej. W szacunku do widza chodzi o to, żeby stale biec naprzód i z naszą treścią wchodzić na wyższy poziom! Szacunek to też zaskakiwanie widza czymś zupełnie, zupełnie nowym. I pozwólcie, że tak zupełnie na koniec powiem wam jeszcze jedną bardzo ważną prawdę o szacunku. Pamiętajcie, że prawdziwy szacunek działa zawsze w dwie strony. Choć fizycznie go nie czuć, nie da się go dotknąć, złapać, to on istnieje i mam na to bardzo prosty, uczciwy dowód. Bo wzajemny szacunek to jest coś, co sprawia, że nadal tu jesteście. I wierzę, że zostaniecie na trochę dłużej. This is how I show my love. Oh, baby.